Poranne pytania Radia Olsztyn, Andrzej Pieczewicz. Witam Państwa. Naszym gościem jest dziś Bartosz Nowicki, Polska 2050 i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o ochronie środowiska, to o polityce trochę. W ten weekend mamy dobry. poznać kandydatów dwóch największych partii PO i PiS. Natomiast kandydat Pańskiej Partii Polski 2050 zaprezentował się sam w ubiegłym tygodniu. Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich. W partii była na ten temat jakaś dyskusja, czy on sam podjął decyzję? Myślę, że w partii było oczekiwanie takie, i nikt tak naprawdę nie wyobrażał sobie innego kandydata niż Szymon Hołownia. Jest to na najlepszy wybór z, z, naszej, z naszego ugrupowania. Wprawił, ogłaszając swój start, wprawił słuchaczy w pewną konfuzję, bo powiedział w pewnym momencie, że będzie kandydatem niezależnym. On przecież ma własną partię. Tak i ja mam wrażenie, patrząc po tym, co się później zadziało w przestrzeni medialnej, że trochę zapomnieliśmy o tym, jak ta polityka i szczególnie wybory prezydenckie wyglądałyby. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, bo to, że obecnie każda partia wystawia swojego czarnego konia i swojego faworyta w wyborach prezydenckich w tym wyścigu nie było normą. Zazwyczaj jednak było tak, jeszcze w latach 2010 i wcześniej, że to lider partii politycznej startował w wyborach. Pamiętamy starcie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. I tak to zazwyczaj Zwyczaj wyglądało i to gwarantowało również właśnie tą niezależność, bo nie było tych szeptów z góry od lidera politycznego masz zrobić tak, masz zrobić tak. Czego niestety byliśmy świadkami przez ostatnie 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy? Mimo tego, że każdy prezydent musi zdać legitymację partyjną po wygranych wyborach, no to ten wpływ lidera partii, z której się wywodził, był jednak widoczny. Natomiast tutaj myśli pan, że Szymon Hołownia całkowicie odciąłby się od was, jak od Polski 2050? Niestety tak. Mówię niestety dlatego, że jest to najlepszy lider w tym momencie dla, dla naszego ugrupowania, ale na szczęście dla Polski. Jak pan sądzi, jakie on może mieć w tym momencie szanse? Cztery no, lata temu, w 2020 roku, pociągnął dużą grupę wyborców za sobą. Zrobił trzeci wynik w pierwszej turze, prawie 14% głosów. No ale to mam wrażenie, był jednak trochę taki efekt świeżości. Teraz ten efekt świeżości chyba już nie zadziała. Mhm. Wiele zależy od tego, jak będzie postępowała polaryzacja na scenie politycznej. Już z tych sondaży, które zamówiła Platforma Obywatelska na swoje prawybory, widać, że wynik może być niespodziewany bo jest to od 13%, jeżeli kandydatem miałby być Rafał Trzaskowski, aż do 21%, gdyby kandydatem był Radosław Sikorski, a przypomnijmy, że mamy listopad, a wybory prawdopodobnie w maju, więc jeszcze bardzo może się wydarzyć, łącznie z tym, że nie znamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. I tutaj również różnica pomiędzy skrajnie, skrajnie w jedną stronę Przemysławem Czarnkiem i skrajnie w drugą stronę, czyli nijakość Tobiasza może być, myślę, nawet w granicach 5-7 punktów procentowych. No tak, czyli tutaj trudno przewidywać, nie znając wszystkich konkurentów. Natomiast no tak patrząc realistycznie, to chyba jednak można oczekiwać, że do drugiej tury wejdą przedstawiciele PO i PiS. Wtedy jak pan na przykład się zachowa jako członek Polski 2050? Wtedy, wtedy będziemy rozmawiać, natomiast e, ferując wyroki już teraz w listopadzie, e, niechybnie zdążamy ku temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czyli ku tej dwupartyjności, bo już chyba nikt nie pamięta, że poza Donaldem Trumpem i Kamalą Harris, tam było jeszcze kilku e, kandydatów e, i pewnie całkiem e, sensownych, tylko, że nikt o nich nie rozmawia, e, bo nie oszukujmy się, e, media zarządzające rzucają politykom, że wcześniej rozpoczynają kampanię wyborczą niezgodnie z przepisami, a politycy są nagabywani przez media głównego nurtu, a także, in, a także pozostałe, do tego, żeby ogłosić tego kandydata, i widzimy to teraz zarówno w Platformie Obywatelskiej, jak i w Prawie i Sprawiedliwości. Kiedy, 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 kiedy poznamy kandydata? No lubimy o to pytać. No ale dobrze, to w takim razie, jeżeli chodzi o Polskę 2050, to kandydata już znamy. Czekamy, co pokaże. Że inne partie i do wyborów, tak jak pan powiedział, mamy jeszcze trochę czasu. To zostawmy już politykę i przejdźmy do spraw związanych z ochroną środowiska. Park narodowy na Mazurach. Pan zaangażował się w jego utworzenie. Wiem, że brał Pan udział w spotkaniach z samorządowcami na ten temat. Zaangażował się Pan jako prezes Wojewódzkiego tak. Funduszu Ochrony Środowiska to... i Gospodarki Wodnej. Jakie wnioski z tych pierwszych spotkań? Pana zdaniem samorządy zgodzą się, będzie ten park, nie będzie? Jak pan sądzi? Nie chciałbym tutaj, tak samo jak przy wyborach prezydenckich, nie chciałbym tutaj ferować wyroku czy ten park narodowy będzie a czy, czy go nie będzie bo najgorsze moim zdaniem co można zrobić to jest to co robią przeciwnicy parku w tym momencie to znaczy mówią że parku nie może być bo i wymieniają powody decydując tak naprawdę jednoosobowo w imieniu całego narodu nie tylko w, w imieniu mieszkańców Warmii i Mazur głos mieszkańców Warmii i Mazur powinien mieć większą wagę niż pozostałych regionów bo to jednak u nas tylko z drugiej strony ten park będzie służył wszystkim. Jeżeli chodzi o rozmowy, to tak zaangażowałem się ze względu na to, że też widzę potencjał rozwoju Wojewódzkiego Funduszu przy tej okazji i pozyskania nowych środków chociażby z Funduszu Europejskiego z, z Programu Polska Wschodnia, gdzie są pieniądze na parki narodowe, ale już istniejące. Rozmowy z samorządowcami, one tak naprawdę się dopiero zaczęły. Z niektórymi jest przestrzeń do rozmowy, z niektórymi nie, na szczęście jest to mniejszość. I tak naprawdę to... Y w tym momencie czekamy na ich propozycję, bo to Czyli to nie jest tak, że gdzieś trafiliście na taką twardą ścianę nie do przebicia? Tak, trafiliśmy. A, trafiliście, w Trafiliśmy, miejscu. Ale może nie rzucajmy na razie gminami, żeby Będziecie próbowali skruszyć ten mur? No, tak, tak, argumentami. Przede wszystkim argumentami. To co w mediach się już gdzieś pojawi... pojawia, to ten najsilniejszy argument to oczywiście pieniądze, to jest to czego nie było... ekologiczna. Tak, to jest to czego nie było wcześniej, subwencja ekologiczna w w wysokości w przypadku niektórych samorządów ta różnica pomiędzy tym gdyby park narodowy istniał a gdyby go nie było bo gdyby jeżeli go nie będzie to te samorządy i tak otrzymają tą subwencję ekologiczną tylko niższą ze względu na to że na ich terenie znajdują się rezerwaty przyrody i mazurski park krajobrazowy tylko ona będzie odpowiednio niższa ale ta różnica wynosi w przypadku niektórych gmin nawet 9 milionów więc jest to spora część budżetu mazurskich gmin pojawił się też taki pomysł lansowany między innymi przedstawicieli, przez przedstawicieli samorządu województwa, żeby park narodowy utworzyć, ale nie tak jak proponuje czy proponuje Ministerstwo Klimatu na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, czyli mniej więcej w krainie tysiąca jezior, tylko żeby utworzyć park narodowy na terenie Puszczy Romińskiej. Co pan na to? Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli dwa parki narodowe w województwie. Rozumiem. Czyli Puszcza Romińska tak, ale Kraina Wielkiej Brytanii. Bez, bez wątpienia Puszcza Romińska również ma walory przyrodnicze, które należy chronić. Natomiast ze względu. Czy to na oddalenie od, od reszty kraju? W sensie chodzi mi o to, że znajduje się już przy granicy z obwodem królewieckim, czy, czy z jakichś innych powodów. Jednak ten ruch turystyczny, który tam jest, nie powoduje takiej dewastacji środowiska, jaka, jaką widzimy w, na terenie planowanego mazurskiego parku narodowego. Przede wszystkim chodzi o, tutaj o turystów, którzy w niekontrolowany sposób zanieczyszczają środowisko i rozbudowują się nad brzegami jezior. W tym momencie to, co jest naturalnym zjawiskiem, czyli wysychanie jezior, oczywiście w długiej perspektywie, ale u nas postępuje szybciej niż powinno, właśnie ze względu na wiele czynników, ale między innymi na to, że turyści, którzy co roku przyjeżdżają na Mazury, budują się w, w okolicach jezior nad brzegami Eee, tego, nie, tego nie byłoby, gdyby, eee, te, gdyby te tereny były objęte ściślejszą ochroną. No dobrze, na, teren, na temat Parku Narodowego dyskutujecie z samorządowcami, to jeszcze y, szybko na koniec, bo y, wiem, że Mimo, że do utworzenia Parku Narodowego jeszcze trochę czasu ewentualnie zostało. Natomiast i tak w przyszłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ma mieć trochę większe pieniądze na ochronę przyrody niż w roku bieżącym. To na co one. Niekoniecznie większe pieniądze, tylko inaczej rozdysponowywane. W przyszłym roku to będzie pierwszy rok, kiedy będę pełnił funkcję prezesa zarządu i od samego początku tego roku, czyli mam wpływ na to, jak będzie wyglądał plan finansowy. i przyjąłem zupełnie inną filozofię niż mój poprzednik, to znaczy chcę, aby co najmniej tyle, ile fundusz otrzymuje z opłaty środowiskowej, co najmniej tyle, żeby trafiało do gospodarki Warmii i Mazur na formy wsparcia bezwzwrotne, czyli na dotacje i w przyszłym roku w planie mamy 120% tej opłaty środowiskowej, czyli nie dość, że tyle, ile otrzymamy, to jeszcze dużo. Rozumiem, że tutaj mówimy o między innymi kontynuacji takich programów znanych typu czyste powietrze, zdejmowanie azbestu, działania na rzecz ochrony środowiska. Tak, ale to nie są nasze środki. To są środki, które pozyskujemy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja mówię tutaj tylko o dotacjach z naszych środków własnych i to są programy dotacyjne i dotacyjno-pożyczkowe, chociażby mała termomodernizacja, edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, czyli na przykład usług Gatunków inwazyjnych jak baszczu sosnowskiego, w przyszłym roku mam nadzieję, że również innych, na przykład na Wrocie Kanadyjskiej, ale też ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt i również nowe programy, których w poprzednich latach nie było, czyli zwiększenie alokacji obecnych programów, które są dobre. I stworzenie nowych. Bartosz Nowiczki, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, był gościem poradnych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.